Jeżeli ktoś by mi powiedział, co mam zabrać na bezludną wyspę, no na pewno zabrałabym męża, który potrafi wypalić węgiel drzewny lipowy. I tutaj mam lipkę przez siebie w tamtym roku zebraną. Uważa się, że ten węgiel właśnie z tego drzewa, ten węgiel drzewny jest dla nas najlepszy, aktywny i znany jest on od pradziejów. Przede wszystkim taki proszek, który tutaj w młodzieżu sobie potem rozgniatam, on jest najlepszy i ma najlepsze działanie ze wszystkich dostępnych tabletek, kapsułek. Nie ma żadnych dodatków. Jest dla nas bardzo, bardzo dobry. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że taki węgiel działa przeciwbiegunkowo. Działa na wirusy. Działa przeciwzdęciowo. Wiąże gazy, bakterie, toksyny, które się do nas dostaną. Więc działa odtruwająco. Zabiera z nas nadmiar salicylanów. Pomaga w zatruciach paracetamolem. Zabiera barbiturany. Gdy ktoś przedawkuje lub bardzo długo bierze leki przeciwdepresyjne, również oczyszcza nasz organizm z tych negatywnych substancji. Zabiera z nas metale ciężkie, a nawet związki rakotwórcze. Po podaniu nie wchłania się do naszego organizmu i jest wydalany skałem. Dzięki temu właśnie jest dla nas taki bezpieczny i zdrowy. Najlepiej, tu mam ten węgiel, ja go tak przytrzymuję w kawałkach, ale w dużym słoiku, on jest dopiero świeżo wypalony, w dużym słoiku zakręcony, żeby nie było dostępu powietrza, gdzieś w suchym miejscu. Od czasu do czasu w moździerzu. Można jakimś młynkiem też zmienić. Zażywamy. Tu już mam włożoną jedną płaską łyżeczkę właśnie tego proszku węgla drzewnego lipowego, do którego wlewamy troszeczkę wody i mieszamy. Nie robimy płynu, tylko robimy zawiesinę. Pamiętajcie Państwo, że nigdy nie można brać węgla samego do buzi i potem dopiero go popijać, bo jest to bardzo, bardzo trudne. Może nawet spowodować wymioty, takie nieprzyjemne nawet przez nos. Więc robimy sobie taką zawiesinę. Zawiesinę. I to spożywamy i popijamy najmniej jedną szklanką wody. Taką kurację stosujemy przez 3 dni najdłużej, gdy dolega nam coś w związku z naszym żołądkiem. 2 razy na dobę i spożywamy tę zawiesinę między posiłkami. 2 godziny od jedzenia, 2 godziny przed jedzeniem. Po i przed musi być 2 godziny. Jest doskonały ten węgiel na choroby, na zatrucia, na urazy. Świetnie wybiela nam skórę. Można zrobić sobie taką zawiesinę jeszcze gęściejszą. Dodać nawet oleju kokosowego, jeżeli ktoś chce, to może ten węgiel rozmieszać z węglem kokosowym, położyć sobie na twarz i będzie miał doskonałe wybielenie. Może sobie położyć sam ten proszek suchy na szczoteczkę, która jest wcześniej zamoczona i szczotkujemy
zęby. Przy grypie również spożywamy taką zawiesinę co 5 godzin i rewelacyjnie to nas stawia na nogi przy przeziębieniu, przy grypie, przy jakichś wirusówkach. Możemy również przeprowadzić sobie detoks naszego organizmu. Taką właśnie jedną płaską łyżeczkę węgla aktywnego, zrobić tą zawiesinę, ale przy detoksie wypijamy 2 szklanki od razu po tym. Robimy to na czczo, dużo w ciągu dnia pijemy i nasza kuracja oczyszczająca trwa od 1 do 2 tygodni. Zobaczcie Państwo, jak dużo ma działań. Jeszcze jedno. Przy ukąszeniach możemy taką zawiesiną obłożyć miejsce ugryzienia przez owady, nawet przez jakieś zwierzę. Możemy też ten węgiel rozmieszać z tym olejem kokosowym i również położyć na miejsce ukąszeń. Gdy jest to jakaś duża powierzchnia, możemy rozmieszać ten węgiel na taką papkę w wannie, w misce i tam moczyć czy nogę, czy po prostu wejść do wanny i zrobić sobie kąpiel, która będzie nam łagodziła różne zmiany skórne, a może też nam odtruć tą drogą nasz organizm. Zobaczcie, jak dużo daje nam ten węgiel, jak jest dla nas dobry. Najczystszy produkt, który dla nas może zrobić tak wiele.